Festiwal wyobraźni odbył się już po raz 10 na terenie Centrum Kultury STD w Gnieźnie. Wydarzenie było okazją do luźnego spotkania z kulturą, które podzielono na propozycje adresowane i do najmłodszych, i do tych nieco starszych, ale także do osób dorosłych. Witam uśmiechnięte dzieci! Witam rozbrykanych dorosłych! Widzę was i słyszę, a to znaczy, że chyba mam czym was widzieć i słyszeć. A to znaczy, że chyba jestem widoczny. Czy dzieci widzą moją głowę? A, to dobrze. To znaczy, że zdążyłem na czas. Główka pracuje. Ale widzę tutaj niektóre nieznane mi jeszcze twarze. Chciałbym poznać was, moi mili. Co trzeba zrobić, żeby poruszyć wyobraźnię młodego człowieka? Pan Kleks chyba to wie najlepiej. Dzień dobry, nazywam się Ambroży Kleks, a pierwszy rok, a twoje imię przypomnij mi, mój drogi? No, zadałeś pytania, ale nie pamiętam twojego imienia, więc przypomnij mi. Ja mam na imię Wojtek. Wojtuś, no przede wszystkim pamiętaj to, czego uczyłem w szkole, żeby pracować wyobraźnią i mieć bezpośredni kontakt z rzeczywistością, czyli nie komputer i telefon, a kontakt wzrokowy z drugą osobą. To jest klucz i podstawa kontaktu, więc życzę wam tego, tobie Wojtuś również. W dzisiejszych czasach jest to trochę trudne zadanie, ponieważ jest ta wyobraźnia w pewien sposób ogranicza nasze dzieci poprzez media różnego rodzaju. Natomiast musimy pamiętać o takich tradycyjnych sposobach, jak przede wszystkim czytanie książek, zwiedzanie, poznawanie przyrody, poznawanie kultury, no i trochę świata, pokazywanie dzieciom tego, co jest w zasięgu naszej ręki, opowieści z historii. Myślę, że to wszystko na pewno jest doskonałym sposobem na pokazanie dziecku świata i na rozwijanie jego wyobraźni. Pies z podelki, o! A, pani kamizelka! O, chodź tu, moja droga! Proszę bardzo i od razu lepiej będę się prezentował. I pani marynarka, akademia, opa, pana Kleksa. Mam do was pytanie. Czy wy wiecie, kto stworzył całą Akademię pana Kleksa i moją postać Ambrożego Kleksa? Wiem, trudne pytanie, ale zaraz ktoś się dopomina. A, pani Stopa, a gdzie twoja prawa siostra? A, no, to teraz już mogę chadzać swobodnie. A czy wy lubicie podróże? Oj, ja również lubię podróże i chciałbym niektórych z was zabrać w podróż wierszami Jana Brzechwy. Festiwal Wyobraźni to jest coroczna impreza, to jest nasza impreza cykliczna i to jest taki czas, kiedy STD pokazuje wszystko, co ma najlepszego. W tym roku jest 10. jubileuszowy festiwal. 10. Festiwal Wyobraźni otworzyliśmy wspaniałą wystawą Łukasza Kasperczyka, to jest gnieźnianin. Zachęcam wszystkich, żeby przyszli, zobaczyli. Nieprawdopodobny klimat obrazów, dużo do przemyślenia, dużo do odczuwania, wrażeń moc. Zapraszam, wystawa jest otwarta, w każdej chwili można przyjść zobaczyć. Następnie kolejny dzień festiwalu to dzień poświęcony trochę dzieciom, bo wspaniały też spektakl pana Kleksa. To jest dla dzieci rozrywka, dla starszych, tych, którzy przyjdą ze swoimi dziećmi, powrót do dzieciństwa. Sami nucimy cały czas te piosenki jeszcze z pana Kleksa, a wieczorem wielki występ. Cieszymy się bardzo na tych gości. Wojciech Wagleski, Kasai. To są nazwiska, które no, nie powinny pozostać
pozostawić obojętnymi żadnego melomana. Festiwal Wyobraźni jest świętem. Festiwal Wyobraźni jest świętem kultury, świętem w STD. To jest nieustający czas spektakli, warsztatów, zabaw, koncertów i wystaw, i wernisaży. Bo oprócz wystawy Łukasza Kasperczyka jest też wystawa Ciekawych Kobiet. To jest taka wystawa, która jest jakby finałem takich zajęć, które mieliśmy na dzień 8 marca, gdzie kobiety, nasze panie, koleżanki przebierały się za postacie z obrazów. Świetna zabawa to była, a teraz warto zobaczyć, jaki jest efekt finalny. Tego zapraszamy bardzo. Obie ekspozycje można oglądać jeszcze przez jakiś czas w przestrzeni wystawowej Centrum Kultury przy ulicy Roosevelta.